Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szersia. To kolejny odcinek, zagrajmy w Wiedźmin Efekt Uboczny. Słuchajcie, jestem troszeczkę w innym miejscu, ponieważ pograłem w kości. Wygrałem z Miłką chyba dwa razy, po czym powiedziałem, że nie mam już pieniędzy i mogę za ten czas po prostu zagrać z innymi graczami, z dwoma, jest ich dwóch w sumie. No a potem, jeśli do niej wrócę i z nią wygram, to powiem i zdradzi mi jakiś sekret, jakąś niespodziankę ma dla mnie. A ja tego nie będę wykonywał, ponieważ to się wiąże z grindowaniem i z tym, że będę musiał wczytywać, save'ować i robić to bez was. Tak więc postanowiłem, że nie będę tego wykonywał, jest wiele innych spraw, które mógłbym zrobić. No i ten to tutaj Nawik jest kolesiem od kompanii braci, jest powiedzmy kompanem braci, członkiem tej organizacji, o tak? I musiałem z nim tutaj pograć w kości również, aby powiedzmy pchnąć questa dalej. Widzicie, muszę pogadać z Gunem teraz. I on mi również powiedział na temat tego, że cmentarz jest zamknięty, ale jest pewien szlachcic, który zarówno może mi ten cmentarz otworzyć, jak i dać mi nagrodę za powiedzmy zdobyte składniki z potworów. Jest to, słuchajcie, niejaki Everden z Rinde, który stacjonuje bardzo blisko, tak więc udamy się tam. Mam nadzieję, że słuchajcie, to się wszystko nagrywa dobrze, bo ten powiedzmy film był nagrywany już wcześniej, ale okazało się, że słuchajcie, przez cały materiał głos z gry był nienagrany. Tak więc musiałem to nagrać jeszcze raz. Znaczy historia powiedzmy jest bardziej skomplikowana, ale więcej nie musicie wiedzieć, bo nie ma takiej potrzeby. Dobra. Pierwsze co, to oczywiście muszę ogarnąć save, co ten koleżka tutaj ma. Olej Screenfreed, ładnie, chociaż mi się nie przyda za bardzo. I widzicie, tutaj mamy fajnie ukazane, powiedzmy, potwory w pozycji do motion capture. Gdzieś ciekawi mnie, jak ten koleś to, powiedzmy, wypchał. Po pierwsze, po drugie, jakim cudem to nie śmierdzi. No i tu jest właśnie ten Everden z Rinde, więc pogadajmy sobie z kolegą. Zapraszam szanownego gościa. Rozejrzyj się, takiej kolekcji nie ujrzysz nawet na królewskim dworze. Rzeczywiście, robi wrażenie. Jeśli coś cię zainteresuje, pytaj śmiało. Przy okazji, jestem Everden z Rinde. Geralt z Rivi, Wiedźmin. O co chodzi? Podobno masz klucz do bramy cmentarnej. To prawda, dałem go Loretiel. Musisz się z nią dogadać w kwestii cmentarza. Kim jest Loretiel? Elfią łowczynią. Tępiła gule na cmentarzu i dostarczała mi składników alchemicznych, ale nie widziałem jej już jakiś czas. Mieszka nieopodal, wynajęła magazyn od kowala. Zobaczę, co u niej słychać. Jeśli uda ci się zdobyć jakieś organella potworów, przynieś je do mnie, a dobrze zapłacę. Jesteś może zainteresowany usługami Wiedźmina? Skupuję składniki alchemiczne. Jeden oren za komponenty z utopca i gula, trzy za topielca i algula, a sześć za fledera i upiora. Jeśli będą dobrze oprawione, podwoję cenę. Interesują cię może gotowe eliksiry? To niebywała okazja. Oczywiście przynieś mi kilka, będą świetnie się prezentowały jako część mojej kolekcji. Przyglądałem się twoim eksponatom. Tak, to moja pasja. Nie wyobrażasz sobie, ile bezcennych świadectw historii ludzie przechowują na zagraconych strychach, a ja zbieram je, badam, staram się umiejscowić w konkretnym czasie. Każdy może je tu oglądać? Tak, postanowiłem udostępnić moje zbiory publice. Na razie nie ma zbyt wielu odwiedzających, ale myślę, że z czasem ludzie zrozumieją mądrość, która płynie z historii. Widzę też okazy różnych potworów. Jestem pod wrażeniem. Ciągle powiększam kolekcję. Jeśli wpadnie ci w ręce coś, co uzupełniłoby moje zbiory, koniecznie przynieś to do mnie. Zapłacę ci szczodrze. Czemu nie? Skąd właściwie masz fundusze na to wszystko? Jestem szlachcicem. Odziedziczyłem po przodkach małą fortunę i zamiast trwonić ją na miłostki i popijawy, jak nie jeden mój krewny, postanowiłem zrobić coś dla dobra innych ludzi. No właśnie, słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, że ten koleżka, z którym wygrałem przy cmentarzu, dał mi jakąś magiczną laskę.
Udało mi się zdobyć coś, co wygląda jak bardzo stara laska czarodzieja. Nie może być. Wygięta główka, drewno akacjowe, to z pewnością laska Jana Beckera, pierwszego człowieka, który okiełznał moc. Everden, nie chcę psuć twojego entuzjazmu, ale Becker żył dość dawno temu. Przypłynął tu razem z pierwszymi wygnańcami, ujarzmił żywią natury i rozpoczął szkolenie pierwszych magów. To szmat czasu. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale nie przeszkadza mi to. Liczy się walor edukacyjny. Eksponat nie musi być autentyczny. Zaraz opatrzę go odpowiednią tabliczką. A, tu jest twoje 50 orenów. Weź też proszę ten pierścień w nagrodę za twój trud. Dziękuję. Ładne cacko. Może mi się do czegoś przyda. O co chodzi? Natknąłem się na jakiś dziwny kamień. Może ci się przyda. Pokaż. Mój drogi, znalazłeś jedną z 10 sefir. Zdaje się Tiferet, wytwór gnomów. Gnomy to najstarsza ze znanych nam rozumnych ras. Znają się na obróbce metali jak mało kto. Gwichyry, miecze wykuwane przez gnomy, uważane są za najlepsze na świecie. Gnomy wierzą, że alchemia może być drogą do poznania natury wszechrzeczy. Sefiry to ich mistyczne kamienie. Sefira idealnie uzupełni moją kolekcję. Dam ci za nią 50 orenów oraz księgę zielarską. Świetnie. Przyjdę ponownie, gdy znajdę coś interesującego. O co chodzi? Bywaj. W ogóle 50 orenów za, powiedzmy, tego typu eksponaty to troszeczkę mało. Dostaliśmy również pierścień z turkusem, tak więc będziemy mogli się udać w końcu do Miłki już. I ogarnąć temat. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, myślę, że udamy się teraz do tej elfiej łowczyni Loretiel bodajże, aby dostać klucz na cmentarz, a potem, cóż, może udamy się do Miłki i tam ogarnę temat. Dobra, chociaż czekajcie, wiecie co, zanim może do albo dobra, już jesteśmy po drodze, to jest akurat tutaj, tam gdzie potem będzie posterunek Siegfrieda z Danel. Ale najpierw jakieś może ogarniemy fajne tematy. No tutaj na pewno to chciałbym zgarnąć. Dobra, tego jedzenia nie będę brał, bo nie jest mi to aż tak potrzebne tak naprawdę. W szafie mamy też nic specjalnego. Dobra, tu jest Loretiel. Gwynblade? Znasz mnie? Nie, ale słyszałam o tobie. Trudno cię z kimkolwiek pomylić. Wybacz, ale nie mam siły na długą rozmowę. Pokąsał mnie gul i nie najlepiej się czuję. To zajmie tylko chwilę. Słucham. Jak ci się powodzi w Wyzimie? Nie ludziom nie jest tu łatwo przeżyć. Mój przyjaciel Gun ma zakład kowalski, ale straż miejska grozi mu przeniesieniem, bo potrzebują jego miejsca dla ludzkiego płatnerza. To brzmi prawie jak tworzenie getta. Nie wierzę, że ktoś zepchnie nieludzi do gorszej dzielnicy. Myślę, że się mylisz, Wiedźminie. Takie działania doprowadzą do eskalacji konfliktu na tle rasowym. Znam pewnego elfa i wina, który już dziś zrobiłby powstanie przeciw ludziom, gdyby tylko miał środki. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. A gdyby doszło, po czyjej stanąłbyś stronie? Nietolerancyjnych ludzi czy dyskryminowanych nieludzi? Starałbym się pozostać neutralny. Przemyśl dobrze tę decyzję. Może kiedyś naprawdę będziesz musiał dokonać wyboru. Bywaj. Okej, zastanawiam się, dlaczego nie mogę tutaj. No właśnie, nie wiem dlaczego nie mogę. Nie mam tej opcji zlogowej. Teraz powinienem ją mieć prawdopodobnie, jeśli wyjdę i wejdę, bo chyba coś się zbugowało. Napiszę jeszcze raz na wszelki wypadek. Tutaj mamy Nirkę niejaką. Ale nie wiem, czy ona się przypadkiem jakoś nie zbugowała, słuchajcie. Bo tutaj, kiedy wbijam, powinna być cutscenka. Ale dobra, whatever, słuchajcie, udamy się jeszcze do jednego miejsca. Tutaj mamy jakiegoś groźnego psa, jak widzicie, kundel, groźny pies i tak dalej, i tak dalej.
Oj, one jak widzicie ewidentnie czegoś pilnują. Mamy dwa wyjścia powiedzmy z tego. Możemy albo dać... no to ciekawe kolego. Możemy albo je zabić, co będzie dość trudne, albo powiedzmy w jakiś sposób przekupić. Szukam dla ciebie czegoś smacznego. I teraz możemy właśnie użyć smakowitej pieczęci, wróć pieczeni, aby dać pieskowi i on będzie już szczęśliwy i wpuści nas do domku. Fajnie. Dobra, i to jest, słuchajcie, magazyn kupca. Tutaj akurat nie jest to powiązane z żadnym zadaniem tak naprawdę. Natomiast powiedzmy... kolejne rzeczy, które będziemy mogli sobie zgarnąć, sprzedać, czy po prostu spieniężyć, o tak, w ten sposób. Oczywiście alkohole mi się przydadzą na pewno, bo tutaj jeszcze muszę wykonać parę rzeczy. W ogóle słabo się troszeczkę nagrywa coś, co wiecie, nagrywaliście już wcześniej, bo dokładnie nie pamiętam, cholera jasna, co... tego, dobra, 250 oreniaków i kolejny pierścień z turkusem dla Miłki. Dobra, coś tutaj mamy na górze. Wilcze Aloes tylko dwa razy chyba. Tak, a nawet nie. Dobra, słuchajcie, przydałoby mi się przemedytować na pewno. Tylko teraz tak, skoro... żeby nie tracić czasu po prostu. Skoro tam się coś zbugowało, prawdopodobnie będę musiał przemedytować. Co możemy zrobić, słuchajcie? Możemy dać Miłce pierścionek. Możemy pogadać z kapitanem straży na temat nielegalnych walk, tylko jesteśmy w nocy, więc będzie dobrze. I musiałbym pokonać Orela w piciu, co mi da wejście, możliwość wejścia do kanałów. I słuchajcie, chyba udamy się, chociaż nie wiem, która jest godzina w ogóle. 21:30. Dobra, to może udamy się, słuchajcie, tutaj tak przy okazji do... tego... tutaj więzienia, bo myślę, że będzie tutaj już możliwość, tak, tak, już stoją, ja sobie zapiszę i pogadamy teraz z Ralfem Dubenem. Czego? Słyszałem, że można tu powalczyć za poważne pieniądze. Można, jeśli ma się jaja. Chcę walczyć. Dobra. Żeby przejść do finału, musisz pokonać Jaszczura i Krzywogębego. Jeśli to przeżyjesz, czeka cię walka z obecnym mistrzem, Reevem. Możesz od razu powiedzieć Reevowi, żeby zaczął rozgrzewkę. Gotowy do walki z Jaszczurem? Wpisowe wynosi się... W takim razie nie trać... Takie podejście lubię! Dobra! Dobra, właź do lochu. Dobra. Teraz muszę tutaj dobrze zrobić tak zwany resource management, czyli po prostu dobrze... energią gospodarować po prostu. Dobra, koleżka dostaje niezłe baty. Niezły uppercut teraz wszedł. Myślę, że typek jak myśli, że się zamachnie dłużej, to będzie walił mocniej, ale jak widzę, to średnio mu to wychodzi. Chyba troszeczkę sobie odbiegnę. Dobra, dostał po żebrach. Bang. Lewy prosty ponownie. Bang, trzy razy, do trzech razy sztuka po żebrach i bang. Hammer fisty w jaja, nie? Cytując klasyk. Jeszcze tego koleżkę naplułem mu na chyba gębę. Ciężką masz rękę, Wiedźminie. Współczuję twojej kobiecie. Taki fach. A kobiet nie mam w zwyczaju bić. Jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije. Idź pogadać z Ralfem, jeśli chcesz kasę za wygraną. Dobra impresja, muszę przyznać. Gratuluję wygranej. Oto twoje stopy. To była dopiero rozgrzewka. Gotowy na walkę z Krzywogębym? Gotowy. No, to właśnie do lochu. No to jazda. Bo widzę, że kolega tutaj troszeczkę speniał. No chodź, chodź. Jep, ale wszedł uppercut. Podbródkowy, teraz lewy prosty. Ponownie. I jeszcze raz. Ua. Teraz po żebrach.
Jesteś za wolny, kolego, dobra. Muszę troszeczkę odbiec. Tutaj walki są trudniejsze, słuchajcie, muszę przyznać, niż w podstawowej wersji gry. Tam to wszystko było łatwe. Dobra, już prawie zabrakło mi energii. A jeśli zabrakło mi teraz energii, to na pewno zabraknie mi w kolejnej walce z Reeve'em, z bossem, więc będę musiał biegać naokoło, pewnie uciekać. Klasyka. Moje zęby! Skurwy synu! Wybiłeś mi zęby! I tak miałeś krzywą gębę, nie dramatyzuj. Twierdalaj! Strażnik ma twoje pieniądze! Nie chcę cię więcej widzieć! Spierdalaj! Ładna walka. Oto twoja wygrana. 250 orenów i wpisowe. Świetnie. Teraz kolej na Reeve'a. Reeve przyjął twoje wyzwanie. Postaw na mnie swój żołd, kapitanie. Wchodzę. Reeve to twardy zawodnik. Wiedźminie, słyszałem, że masz problemy z kłykaczem. Ty pomożesz mnie, ja pomogę tobie. Muszę wygrać tę walkę. Ralph obiecał, że wypuści mnie wtedy z więzienia. Spierdalaj. Nie interesują mnie twoje problemy. Walczysz czy nie? Ty chyba jednak nie jesteś z Reeve'i, co, Wiedźminie? Mam to zresztą w życiu. Walczmy. No, najpierw takie spoglądanie się, ważenie tutaj przeciwników, dwóch wielkich indywiduów. Ale widzę, że koleżka już od razu przyjmuje baty. Tutaj jakiś kołowrotek lekki uskutecznia. Ale Wiedźmin się nie daje. Bang, dobra, teraz to będzie dobry Geralt, rusz się, Geralt, proszę. Dziękuję. Bo widzę, że mam już połowę energii, a ta energia nie regeneruje się jakoś specjalnie szybko. Pobiegamy sobie troszeczkę tutaj naokoło, jak na prawdziwego wojownika sztuki pięściarskiej. Tutaj powinno być, dobra. Troszeczkę energii mam więcej teraz, są tu jakieś kołowrotki, które mi tak naprawdę więcej energii właśnie zużywają, bo muszę się od samego początku tego, tej animacji, kurde, tutaj robić unik. Ale dobra, póki co to biorę go na huki, nie? Właśnie tak. Dobra. I teraz trzeba spierdzielać. Dobra, przyjmę jedną lufę. Jedną lufę, powiedziałem. I wracamy do, powiedzmy, tutaj uciekania przed przeznaczeniem swoim. Koleżka na świecie nie jest zbyt szybki, kiedy atakuje, to musi stanąć w miejscu. Wow. Chodzi o to, że nie wiem, czy jeśli znowu dostanę dwa strzały, to czy przeżyję to. Ale powinienem, mam prawie połowę HP. Dobrze, że nic nie mogą z tym zrobić, że, nie, że wiecie, że nie ma jakiejś tam, nie wiem, dyskwalifikacji, czy out of bounds, czyli że wyjście poza ring i tak dalej, i tak dalej. Teraz muszę go jakoś złapać, żeby wykonał atak. Żeby go zatrzymać. No zatrzymaj się, kochaniutki, dobra, właśnie tak. Teraz przechodzę do kontrataku. Jezu, trzy razy wykonał tą samą animację. Kolego, nie masz silnych ataków. Dobra, jeszcze jedna sztuka i koleżka leży. Bang! Leży, właśnie tak. Na jakimś sianie obok dwóch meneli. Tak właśnie kończą frajerzy. Łatwo. Łatwo. Tfu, to miał być mistrz? O właśnie. Falusa mi tutaj możesz. Wiedźmińskie czary. Tfu, na psa urok. Uważaj, od patrzenia na Wiedźmina można oparszywieć. Nie boję się, mam amulet ochronny. Ralph ma twoją nagrodę, a z kłykaczem radź sobie sam. Pokonałeś Reeve'a. Jestem pod wrażeniem. Oto 450 orenów nagrody i wpisowe. Może podpiszesz ze mną kontrakt? Miałbym dla ciebie walczyć? Nie, raczej podziękuję. No i okej, otrzymaliśmy, słuchajcie, 675 orenów. Mamy już prawie 2000. Tak jak powiedziałem, albo nie powiedziałem, słuchajcie, ten dodatek wydaje się skomplikowany, a tak naprawdę jest bardzo, bardzo prosty. Wystarczy tylko po prostu robić zadania. Dobra, wydaje mi się, że teraz udamy się do karczy myć kudłacz, ponieważ mam jeszcze troszeczkę czasu na ten odcinek, bo nastawiłem sobie minutnik, słuchajcie, chyba po raz pierwszy w historii tego kanału. No i mam jeszcze połowę odcinka, tak więc myślę, że udamy się, słuchajcie, do tego, do mysia kudłacza, damy
tej miłce pierścionek i będziemy walczyć z Orelem na butelki i kieliszki. Raczej wątpię, żeby cały odcinek na tym zszedł, ale może jeszcze udamy się wtedy do Guna albo odczarujemy dom Miłki w sumie. To nie będzie głupi pomysł tak naprawdę. Znaczy w sensie tam pójdziemy i zgarniemy to, co mamy zgarnąć. Dobra, jak ja stoję z alkoholem? Mam tak, dwa wina są, mam zimskiego czempiona. Chyba będę musiał kupić coś jeszcze. Tak, pani kelnerko. Bang. No i co, mamy riwilskiego kireka, mamy kedwińskiego stouta. Wezmę, kupię tego, bo osobiście jestem, no, może nie tyle co fanem, ale powiedzmy lubię lubię te ciemne piwa. Właśnie jak stout, jak porter. Czy nadal interesuje cię pierścień z turkusem? Udało ci się takowy znaleźć? Nawet dwa mam. Tak, oto on. Ale piękny, dziękuję. Weź ten klucz. Pamiętaj tylko, nie wchodź do tego domu w dni nieparzyste. To przynosi pecha. Jakoś cicho te dialogi są nagrane. Dobra, mamy sierżanta Orela i mamy tutaj również Moczy Mordę. Ja bym w sumie, słuchajcie, z tymi dwoma kolegami się tutaj zmierzył. Weźmy sobie jeszcze to różowe wino z Metiny. Ja powinienem, powinno mi starczyć w sumie, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak to się mówi. Pogadajmy z sierżantem Orelem, potem się prześpię. Ptaszki ćwierkają, że ponoć do sna ograłeś biedną Miłkę. Nareszcie ktoś jej pokazał, gdzie jej miejsce. Ptaszki ćwierkają również o tym, że jesteś niezłym graczem. No, Orel akurat jest również jedną z postaci, którą musimy pokonać właśnie w kościanym pokerze. Dobra, tak więc co, pierwszy to chyba właśnie to był ten stout. Ciemny, a nie, to kirek. Muszę przyznać, że tutaj na Cyprze niestety dobrego ciemnego piwa nie dostałem, znaczy jest Guinness. Guinness Draft, ale on ma tylko 3,1 chyba procenta. Tak więc jest dość cienki, ale już dostałem cynk od Łysego, że niedaleko jest fajny sklep, gdzie sprzedają na przykład portery po 8%, więc to pewnie będzie rzecz, którą spróbuję. Z ciebie się skrój się. Uuu, ależ mnie zmogło. Tylko chęt do żony Wiedźmin mógł dać mi radę. Udowodniłem ci, kim jestem. Daj mi klucz. Wiesz co? Dawno mi się z nikim tak dobrze nie gadało jak z tobą. Czuję w tobie bratnią duszę. Bo wiesz, ja pochodzę z rodziny słynnego podróżnika, Bujwida Bekjuzena. Sierżancie, klucz. Ale Geralt, mów mi Ole. Piliśmy razem, więc teraz jesteś moim druhem. No więc, mój przodek, ten podróżnik, napisał pamiętnik. Bardzo stare dzieło. Jest w mojej rodzinie od pokoleń. Słyszałem kiedyś o Bekjuzenie. Odkrył ponoć wieżę jaskółki. Oto co, Geralt! Tak mi się jakoś tęsko na sercu zrobiło. Weź ten pamiętnik, mój jedyny przyjacielu. Klucz do kanału. No daj pyska. Może innym razem. Dokładnie. Z tym ostatnim to tak średnio. Dobra, czyli musimy, oczywiście pamiętnik podróżnika oddamy temu koleżce od eksponatów, o tak, Everendowi, whatever. Dobra, pogadajmy sobie tutaj z koleżką, muszę się rozejrzeć za noclegiem. Myślę, że do północy również, przemedytujmy sobie. I pogadamy sobie z tym Moczymordą. To jest zwykły konkurs w piciu, słuchajcie, to nie jest nic, powiedzmy, ambitnego. Ale chyba nagroda jest całkiem spora, słuchajcie, teraz mamy 17,83. Dzień dobry. Dzień dobry, napijmy się. Dobra, najpierw wino z Buckler,
lecimy z białym. Osobiście nie jestem fanem win, jeśli chodzi o wina. Półsłodkie można, ale jednak jak takie mam wrażenie, jak się pije wino, to trzeba pić wytrawne. Bo inaczej to po prostu, no nie wiem. Dziękuję. Te kilka orenów może mi się przydać. Jaki miły, patrzcie go. Dostaliśmy trochę. Niecałą setkę, może 75, coś w tym stylu. Dobra, czyli przemedytujemy jeszcze. Ja tutaj sobie sprawdzę w moim minutniku, ile mam jeszcze czasu. Tak jak myślałem, akurat strzelałem, że będę miał około 10 minut jeszcze. Tak więc myślę, że udamy się do domu Miłki. A z tą... Inaczej, trzeba to jakoś rozegrać, bo mogę iść teraz do Miłki, ale mogę również iść do Guna i on da mi już wtedy klucz, powiedzmy, do tego. Do tego magicznego miejsca, do teleportu, ale i tak musimy na cmentarz się udać. Więc w sumie... No dobra, to pójdziemy do domu Miłki. On był chyba tam, gdzie później Talar miał swój... tak, dom Miłki to jest to. W sumie do Guna mamy też po drodze tak naprawdę. To może Gun, Loretiel. Chociaż kolejny odcinek. Dobra, słuchajcie, zobaczymy. Pogadajmy z Gunem najpierw, potem Loretiel. Jak starczy czasu, to dom Miłki. Dobra, widzę, że Krasnoluda nie ma tutaj. Jest na górze pewnie. Pewnie śpi, jak każdy normalny, powiedzmy, krasnolud. Dobra, tutaj jakiś szajs. Dobra. Gun, pogadajmy z tobą, przyjacielu serdeczny. Czemu nie? Słuchaj. Przekonałem wszystkich twoich przyjaciół, że można mi zaufać. Tak, mówili mi, że jesteś w porządku. Pozostało ci tylko jedno wyzwanie. Zmierzmy się w pojedynku na miecze aż do momentu poddania się. Nie masz szans, Gun. Jestem Wiedźminem. Zawsze chciałem zobaczyć Wiedźmina w akcji. No dalej, wyciągaj tę swoją brzytwę. Walczmy więc. Troszeczkę bez sensu, bo przecież jestem Wiedźminem, kurde. Zobaczcie, nie robimy nic kompletnie. Chciałbym umieć tak się zwijać. Te półobroty, finty, pchnięcia. Czysta poezja. Szkoła Wesemira z Kaer Morhen. Nikt nie dorówna Wiedźminowi szybkości, to pewne. No ale wróćmy do istotniejszego tematu, czyli skarbu. Właśnie. Skarb. Masz tu kamień. Jest ponoć magiczny. Na cmentarzu znajdziesz miejsce mocy. Posiadacz tego kamienia może przejść przez nie, jak przez portal. Co jest po drugiej stronie? Nie wiem, ale podobno elfy ukryły tam niezwykłe skarby. Zresztą ta mała elfka Loretiel bardzo interesowała się naszym kamyczkiem. Cóż, może faktycznie coś jest na rzeczy. Będę na nią uważał. Mam nadzieję, że znajdziesz tam prawdziwy skarb. Tylko miej się na baczności. Możesz natknąć się na strażników. Bywaj, krasnoludzie. Bywaj, Wiedźminie! Jak się cholera jasna podniecał, a miał po prostu, był rozkrwawiony jak rzucony, nie wiem, z drugiego piętra ten pomidor, o. Dobra, czyli mamy już, powiedzmy, temat załatwiony. Tu jakiś szyld w ogóle kował, dobra. To co, do Loretiel w takim razie teraz, a chyba w kolejnym materiale do tej. Na cmentarz się udamy i myślę, że do kanałów też można. Cholera, również mi tutaj, mi się to nie podoba. Cholera jasna, czyli mi się zbugował quest, na to wygląda. Jasny szlak. No dobra, słuchajcie, to w takim materiale jeszcze po prostu pójdziemy, czy w takim razie jeszcze w tym materiale pójdziemy do
domu Miłki, a ja ewentualnie zobaczę, co da się z tym fantem zrobić. Bo mam też save'y z... Później, najwyżej wczytam po prostu save. Wcześniejsze, jak przechodziłem to. I tyle. Także po prostu wam jeszcze na tym odcinku coś pokazać. A w sumie to rozwiązanie będzie dobre chyba. Dobra, tutaj jakieś krzesiwo, tu mamy jakąś bułkę, przesadło. Znaczy ja konkretnie nie będę tego robił i tak, bo nie mam, powiedzmy, możliwości robienia past czy innych głupot na miecze. Zniszczony regał. Jezus Maria. Krzesiwo, schody na dół. O, mamy upiory. Geralt, wyciągaj miecz, proszę. Po 48. Jezu, nie, tylko teraz mi nie ufcie, że mnie zabiją. Ale mi się zdenerwował teraz. Dobra, no prawie. Gdybym nie zabił ich teraz, to bym zginął prawdopodobnie, bo efekty krytyczne mnie po prostu zabiły prawie. Pojemnik. Saletra, okej. Okay. Mamy dwie skrzyneczki. Jakieś osełki, sztylety, które zostawię. 250 orenów. Wnoszenik z wizerunkiem Lary Doren i bursztyn. Dobra, mamy już dwa kafle, jak widzę, tak. Mamy 2000, ale tak jak powiedziałem, ja jeszcze bym nie chciał kończyć tej, powiedzmy, serii. Myślę, że jeszcze jeden odcinek, gdzie ogarniemy sobie zarówno ten cmentarz, jak i kanały. Dobra, słuchajcie, tak więc myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Tak mi się wydaje, chyba coś jeszcze możemy zrobić. Czekajcie, dług to nie, kompania braci. No, mam troszeczkę zbugowanego questa, więc tak trochę to. Ale mogę w sumie dać temu Everlandowi, czy jak mu tam jest na imię, te ten naszyjnik z wizerunkiem Lary Doren i tego. I przy okazji troszeczkę to spieniężyć, słuchajcie, troszeczkę to spieniężyć. Everden, Jezu, przecież to nie jest trudne imię, psia krew. Everden, po prostu, Everden. Który sobie smacznie śpi właśnie tak. Sprawie klucz ma Loretiel, musisz z nią porozmawiać. Znalazłem naszyjnik Lary Doren. Jesteś zainteresowany? Wspaniały, misternie wykonany. Przedstawia Larę Dorenę Psiadal z profilu. Nie wiem, czy wiesz, ale była ona bohaterką niebanalnej historii. Jej romans z człowiekiem mógł odmienić losy obu raz. Znam tę opowieść. Niestety, zamiast zbliżyć, ta miłość jeszcze bardziej poróżniła obie rasy. Lara została zabita przez ludzi, a wcześniej potępiona przez pobratymców za to, że pokochała Kreganana. Szkoda, wielka szkoda. Naszyjnik jest piękny. Dam ci za niego 50 orenów. A przy okazji, jakiś dobry człowiek zostawił mi dzban pysznego, zsiadłego mleka. Masz ochotę? Dziękuję. Jeśli znajdę coś jeszcze, zgłoszę się do ciebie. O co chodzi? Wpadł mi w ręce pamiętnik napisany przez pewnego podróżnika. Niech zobaczę. Przecież to diariusz Buivida Bekhuizena. Słynne peregrynacje po szlakach i miejscach magicznych. Prawdziwy biały kruk. Słyszałem, że jako jedyny człowiek widział słynną wieżę jaskółki. Istnieją liczne dowody na to, że wieża jaskółki stanowi miejsce przejścia pomiędzy światami. Musisz bowiem wiedzieć, Wiedźminie, że nasz świat nie jest jedynym. Nasi przodkowie przybyli tu podczas koniunkcji sfer, opuszczając swoje uniwersum. I napotkali tu elfy, krasnoludy oraz inne rozumne rasy i mnóstwo potworów. Dlatego między innymi stworzyli Wiedźminów, żeby bronić się przed zagrożeniami obcego świata. Ten pamiętnik to bardzo cenny przedmiot. Zapłacę ci za niego 50 orenów i dorzucę jeszcze księgę traktującą o flederach. Przyda się. Dziękuję. O co chodzi? Bywaj. No słuchajcie, bardzo cenne, ale 50 reniaków tylko. No ale dobra, whatever. Dostaliśmy książeczkę na temat flederach, o tak. Dostaliśmy również siadłe mleko. No i tą pieczęć też wcześniej chyba. Pieczęć dostaliśmy. Pieczęć, nie pieczęć. Cholera jasna. Dobra, ale myślę, słuchajcie, że to będzie w tyle w tym materiale. Tak jak powiedziałem, w kolejnym postaramy się udać na cmentarz.
zdobyć tą, powiedzmy, skarb elfów i do kanałów. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wiedźmin efekt uboczny. Trzymajcie się, na razie, hej!